Kiedy Twoje dziecko Cię nie słucha, oj, pewnie się złościsz wtedy, albo inne uczucia Tobą targają. Spróbuj się zdystansować do tej sytuacji, bo ona nie jest komfortowa, nie jest łatwą sytuacją. Pomyśl sobie, dlaczego tak się dzieje. Skąd się to może brać? Nastoletni człowiek często. Chcę zarysować swoje granice. Chcę stać się dorosły. Chcę zbudować swoje własne życie swoją własną tożsamość i samodzielność. Często jest to krzyk o samodzielność. Chcę robić to, co sam wymyślił. Nie chcę realizować czyichś pomysłów. Dlatego nie słucha. Uważa, że ma swój pomysł na życie, i to jest jedyny, najlepszy, najważniejszy pomysł. W takiej sytuacji dobrze jest, abyście znaleźli przestrzeń do porozmawiania. Zaproponuj mu czas na rozmowę, ale najpierw zapytaj. Czy miałby w tym momencie czas, albo jeśli nie w tym momencie, to kiedy? Bo przecież ma prawo do różnych swoich planów, realizowania zajęć, czy pójścia i spotkania się z przyjaciółmi. Więc zapytaj, kiedy moglibyście porozmawiać? Miej dla niego czas. Usiądźcie i porozmawiajcie o tym, co jest dla ciebie ważne? Powiedz mu, jak to odbierasz, ale też powiedz mu, że bardzo cenisz to, że się chce stać samodzielnym. To otwiera. To na pewno otwiera dziecko, nastoletnie, które chce się stać dorosłym, na ciebie, bo zobaczy, że rozumiesz jego potrzebę bycia samodzielnym. A jeśli już się te drzwi otworzą. To będzie fantastyczny czas na to, że może znajdzie, gdzie, znajdziecie gdzieś linię porozumienia. I też pomyśl sobie, że nie zawsze musi się z tobą zgadzać.